Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. Rozpocznijmy sobie rozgrywkę i zobaczmy, jak tam się nasze linie prezentują. Więc tak, tutaj na pewno będzie coś z tą stalą trzeba zrobić, tak na początku. Tutaj też, no tutaj zawsze jest taki trochę przeładowany, więc się zastanawiam, czy tutaj dodać jeszcze jeden pociąg po prostu dla tego paliwa, czy coś innego ogarnąć. No zaraz się zobaczy. Tutaj też trochę tak średnio wygląda linia 6 i 5, więc myślę, że jak się zlikwiduje kolejną linię samochodową, to ewentualnie będzie można właśnie zorganizować jakieś samochody dla tej linii, ewentualnie dokupimy dzisiaj. I tak, zaczynamy sobie z budżetem 1,5 miliona, z zyskiem z poprzednich lat, no prawie 100 milionów, tak średnio, no ale tutaj strasznie dużo wydatków było. I tak, pod ostatnim odcinkiem, z tego co pamiętam, a nawet wcześniej, był komentarz osoby o nazwie, już mówię, Xavus, więc możemy dodać ciebie oczywiście do naszej floty, więc sobie zobaczmy, linia pierwsza. Niech będzie, że ten pojazd. Proszę bardzo, witamy w naszej flocie. I tak, mamy już 3 widzów. Zachęcam bardzo do komentowania. I tak, tutaj ta linia też strasznie dużo ma tego wszystkiego. Tylko to jest linia, która idzie tutaj, tak? I tutaj ile jest pociągów na tej linii? Nie, to nie ta linia. Która to będzie? Linia 9, ile jest? Jeden pociąg. W takim razie myślę, że będzie można dodać na linię 9 jakiś pociąg, tylko będzie trzeba zdublować tory. Spróbujmy więc to zrobić, tylko możemy w ten sposób, tylko o tak. Pytanie, czy przejedzie? Przejedzie, super. Okej. Dobra, jakoś to idzie. Jest w ten sposób. Dobra, tutaj. Przejedziesz, nie przejedziesz, dobra, to weźmy, zapozujmy i usuniemy na chwilę ten odcinek. No i dobra, tak zrobimy. Przejedziesz, przejedziesz, super. I tutaj też na szczęście się udało, że przejedzie. Tutaj strasznie długi most z tego co widzę, ale no. A i tutaj kolejny, super. I tutaj już wreszcie schodzimy na ziemię. Okej. Dobra, dalej jedziemy. Ten oto sposób. Myślę, że tutaj już będzie można wjeżdżać na peron. Oczywiście też musimy sobie sygnalizatory wziąć, ogarnąć. Ten oto sposób. Ten. Tutaj też gdzieś jakiś się zrobi. W tym momencie też. I tutaj... Oj, tutaj chyba coś źle postawiłem, czy nie? Nie, dobra, na szczęście się dobrze udało postawić. Tutaj będzie kolejny. Tutaj też dalej będzie. I tutaj z tego co widzimy, zrobiły nam się takie jakby potwórne nawet. Dobra, tutaj nie nachodzą na siebie tory, okej. Zobaczymy, czy nam się uda jakoś dobrze to połączyć. Żeby to jakkolwiek wyjeżdżało z tą. Ciekawe, czy nam się uda osiągnąć te może 2 biliony w dzisiejszym odcinku. Chociaż no, myślę, że to będzie ciężkie zadanie. Ale cóż, można próbować. Dobra, doszliśmy do końca jeszcze. Tutaj trzeba tą jakby drogę przewrócić, tylko w którym to miejscu tutaj było. I to będzie ta chyba. Dobra, chwilka. Tutaj też ten spróbujemy. Coś nie idzie, żeby to ogarnąć. No i tutaj wyrównanie terenu leży, więc no.
Będzie trzeba. Weź tutaj mi to odnieść w ogóle, albo najlepiej wyrównaj. Dobra, i tutaj też. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj też jakoś ładnie wyrównać. Zobaczmy w tym momencie, jak to pójdzie. Dobra, teraz się udało. Dobra, odpauzujmy sobie rozgrywkę. I będzie trzeba tutaj dodać kolejny pociąg. I tylko to tutaj chyba będzie. Dajmy sobie ten pociąg i kilka tych wagonów. Myślę, że tyle starczy i to będzie chyba linia dziewiąta. Dobra, jedziesz i zobaczymy. Ok. Tutaj w ogóle coś kursuje jeszcze, nie? To myślę, że to udziwnienie będzie można już sobie zburzyć, teren wyrównać. Zróbmy w ten sposób. No i zobaczymy. Trochę lepiej już to wygląda. Tutaj też będzie można trochę wyrównać ten teren. Żeby to trochę ładnie wyglądało, chociaż w ten sposób. Ok. No i zobaczymy, czy będzie stąd już wszystko w miarę zawierane. I tutaj się nagle pojawi większy problem. Linia pierwsza. No jakby stąd zrobić pociąg, który zabierałby tylko i wyłącznie to. No myślę, że ten też nie będzie najgorszy wybór, tylko trzeba to łączyć ładnie. Ok, tylko szkoda, że to tak nie ten. Nie zabiera innych tych rzeczy. Z tego na przykład. Mi się wydaje, że to chyba ma połączone z tym. To powinno mieć. Dobra, usuńmy może to też. Szkoda, że nie ma jak tego lepiej połączyć właśnie. Żeby na linii dziewiątą też inne rzeczy były. Tutaj jedzie ten pociąg, który ma tylko zadanie to transportować i tutaj ty jedziesz tylko z chlebem, no to tak trochę bez sensu, że nie bierzesz żadnych cegieł ani nic z tego typu. A ty też w żadnym momencie nie da się wziąć tak, żeby to pokrywało wszystko. No cóż. Chyba, że tą linię właśnie stąd też jakoś poprowadzić. No nie wiem. Że tutaj podpiąć te tory, a może się uda. Zróbmy tak, że tutaj porozumiemy, tu masz połączenie do tego, masz. Dobra, to zróbmy dróżkę sobie tutaj, która sobie odbiega na bok. I zobaczmy, czy jakby zrobić stąd, to czy by ogarnęło. A jaką to masz długość w ogóle? 400. No myślę, że 320 tutaj wystarczy w zupełności. Sposób. Myślę, że to nie będzie najgorsze. No i będzie to trzeba jakoś połączyć teraz. Trochę w ten oto sposób. I tak. Dobra. Lekka odbitka poszła. Dobra, i ogarniemy sobie teraz tą linię dziewiątą. To jest to i dodaj to. Ok. I teraz trzeba tylko dodać te sygnalizatory tutaj. Ok. No i tutaj kolejne. Dobra, i to można usunąć, myślę. Dlaczego nie mogę niby usunąć tego? Niemożliwe. No cóż. Myślę, że to jak najbardziej można usunąć.
haczyk, żebym nie paskudził. Mogę tylko to chyba. O, tutaj. Dobra. No i tutaj nagle tego nie mogę usunąć z jakiegoś powodu. Bo co, tutaj jakaś linia jest, nie? A zrób tak. Teraz też nadal nie mogę. A teraz? Dobra, teraz mogę. Spróbujmy może teraz to jakąś szerszą drogą połączyć. No taką? Nie, taką tylko. Dobra, niech będzie. Okej. No i jedziesz. Okej. No i myślę, że teraz to powinno lepiej funkcjonować. A może w tym miejscu zrobimy taki most nad tym? A, pojazd na trasie, dobra, to weź. Musisz stąd zjechać jakoś. No to musisz sobie zawrócić. Zawrócisz? Nie zawrócisz. Dobra, to weź zjedź stąd. Najszybciej. Dobra. Chcę tylko ten kawałeczek. Dobra, udało się. W ten sposób, no i zjedziesz, to pociągi nie będą musiały się zatrzymywać i powinien być w miarę dobrze. Znaczy pociągi, pojazdy nie będą musiały się zatrzymywać. I tutaj też żaden nie ten, nie kursuje, nic. Pokaż mi to. A, bo tutaj chyba została wybudowana linia do tego po prostu, żeby to połączyć jakoś. Te dwa. I tutaj też coś zostało chyba ogarnięte, co chyba nie wyszło. Albo żeby po prostu to przyciągnąć dalej, na ten. Ale zrezygnowałem chyba z tego ostatecznie i będzie produkowano towary gdzieś tutaj. I będzie trzeba się zaraz zająć też. No ale tak, no będzie tam trzeba dociągnąć plastik, który będzie produkowany tutaj. Co tutaj jeździ? A, drewno jeździ tam, okej. W ogóle jak wyglądają nasze linie? Zobaczmy. Linia, która najwięcej zarabia, to jest 33 miliony, tutaj milionek sobie zarabiają. No i ta linia 16 niby... O, i tutaj mamy dużo też pojazdów, z tego co widzę. No, wrzućmy część może na linię, którą? Na pierwszą może? Chociaż na pierwszej linii też dużo strasznych pojazdów kursuje. Nie potrzebuje żadna inna linia może? No, linia 6, tak weźmiemy. Kilka pojazdów. Weź linia 6. No i wszystkie poszły. No dobra, zróbmy w ten sposób. Jak nie pyknie, to weźmiemy na inną linię. Więc co, nadal nie chcę innych towarów tutaj, tylko to. Z jakiegoś powodu. Tylko żywność. Ta linia 2, linia 8 nagle też strasznie bardzo zapotrzebowanie zwiększyła. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. No faktycznie, można by na linię 8 i linię 2 może coś dodać, na linię 2 najbardziej. Na linię 2 może tylko pociąg nie będzie ten, bo to w miarę krótka trasa i kilka tych wagonów. Jedziesz na linię 2? Myślę, że to powinno trochę rozładować. To wszystko. Okej. I tutaj linia która? Linia 5, więc może z linii 6 weźmiemy trochę pojazdów. Gdzieś na linię 5. I ty też pójdziesz na linię 5. Tak jest. Nie tak chciałem zrobić. Pójdziesz na linię już 5. Okej. Dobra.
Jak to w ogóle tutaj wygląda z tym? No, całkiem dobrze. Rozwija miasto się też ładnie. I tutaj na linii pierwszej zaczęło wszystko. Bo to stąd jedzie i może tutaj doprowadzić część tego wszystkiego bezpośrednio, żeby ta linia pierwsza obciążona była. Myślę, żeby było ciężko, zwłaszcza na to, że tutaj jest z prawej, chociaż jakby to tak... Nie, to będzie trzeba jedno obok drugiej zrobić. Najlepiej jakby to było z tej strony, ale co, to trzeba wyrównać tutaj teren jakoś. Ja się podnieść. Zróbmy w ten sposób. Dobra, może teraz się uda jakoś dobudować tą stację kolejową. Okej. Dobra, i spróbujmy jakoś to poprowadzić zręcznie. Nie po tej stronie, trochę jeszcze bardziej by trzeba to wykrzywić. A już tutaj podnieść z tej strony. Tutaj strasznie za dużo podniosłem, więc tutaj by trzeba podniżyć. Dobra, spróbujmy to jakkolwiek wyrównać. Pytanie, czy tutaj będzie połączysz i będziesz miał jakikolwiek no tak średnio. A z tej strony pewnie to samo będzie. Nie, z tej strony już lepiej jest. Okej. Okay. To trzeba odprowadzić tak w tę stronę. Więcej niż 160 tak jak ja wiesz. Ciągi. Kurde, no nie patrzymy, to trochę obniżałem. Weźmy, trzymajmy na tym poziomie może, żeby do tego się doczepić. Przy takiej prędkości może. Na ten sposób. Mogę się gdzieś doczepić tutaj? Nie, tutaj się udało, ok. Tutaj to nie zostanie i będę chciał sobie dokupić pociąg. Niech będzie ten. Jaką ty masz tutaj długość? 200, czyli maksymalnie 200 mogę. Wagony będą te. Niech będzie, że to 200. Nowa linia stąd dotąd. No i lecisz. Zobaczymy, jak ci się to uda. Która jesteś linia? Przypomnij, 12. No 12 linia, no już myślę, że będzie więcej tego brać niż ta. Już do pełna? No jeszcze nie. A szkoda, że wszystkiego nie zabrałeś. Ta linia ma strasznie dużo tego do zabrania. Ta linia pierwsza. Pociąg czwarty, która to 14 linia. To weź. Może wymienimy cię jakoś. Jakiś włącz wymiany na ten. Ile tam masz?
jest 14 stąd, ok. Zrób mi może. Przecież linia 14 będzie teraz odciążona, to po prostu mogę sobie wziąć i sprzedać. Jak się nie udało znaleźć za jezdni. Dobra, jedź. A bo to pewnie będziesz musiał sobie zawrócić. Weź zawróć. Na sprzedaż jedziesz. Super. Nie, druga nagle zaczęła straty przynosić, ale myślę, że to może chwilowe. No, linia druga tutaj się nagle pojawiła. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Linia 16 i trzecia, ogromne straty nagle. Z jakiegoś powodu. Gdzie jest linia trzecia? Która to linia? Może ta, no plastik. Bo tutaj jest straszny problem z wywozem tego pewnie. Nie, no myślę, że no spokojnie powinni to wywieźć wszystko. A tobie czego brakuje do szczęścia? Nie, no masz wszystko. Tylko tutaj teraz trzeba to wywieźć. Na linii 12 dużo tego, to myślę, że na linii 12 coś będzie trzeba dowieźć. I tutaj linia druga, no mimo wszystko, że ma tego strasznie dużo, to jakoś tak średnio sobie radzi z zyskami, ok. No ale widzowie, minęła już właśnie 20 minuta odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do oglądania następnych, jak i poprzednich odcinków. Dziękuję, no i cześć.